Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym porozmawiać o temacie poruszanym dosyć często w męskim gronie. Kiedyś przypomina mi się taka rozmowa, kiedy, kiedy to w trakcie rozmowy doszliśmy do wniosku, że e, niewinna taka szara myszka e, mojego interlokutora, mojego rozmówcy. No, w sądzie dała nieprawdopodobne wręcz sceny. Mój kolega zawsze myślał, że to jest, jak to się mówi, czekajcie, introwertyk i ekstrawertyk. Introwertyk, że do środka jest skierowana uwaga. Ja jestem na przykład introwertykiem, a ekstrawertyk to jest osoba, która jest taka aktywna, lubi ludzi, musi przebywać z ludźmi i odnajduje się w kontaktach z ludźmi. Ja mam zupełnie na odwrót, ja preferuję samotność no to podobno nie czytałem jakichś prac naukowych na ten temat ale tak ogólnie wydaje się że przemiana taka prawdziwa przemiana z introwertyka w ekstrawertyka jest raczej nierealna być może można coś zmienić można doprowadzić do pewnych zachowań ale to będzie tylko próba takiej symulacji ona oczywiście może sprawiać pewne wrażenie ale to nie będzie zawsze to samo ja zawsze się dziwiłem, że ludzie chcą być tymi ekstrawertykami. Znaczy no nigdy się może nie to, że nigdy się nie dziwiłem, bo sam chciałem być ekstrawertykiem, ale po czasie zauważyłem, że introwertyk ma swoje zalety. Każde jakby, każdy jakby każdy z tych typów jakby osobowości ma swoje zalety, wady i mimo wszystko wolę tę swoją samotność. Jest taka inna głębia spojrzenia. Człowiek jest bardziej skierowany, moim zdaniem, na takie kwestie bardziej psychologiczne, czasami nawet duchowe. A ekstrawertyk też są tacy ludzie potrzebni, ale oni są zbyt aktywni, zbyt, zbyt bardzo wchodzą w świat i niestety, gdy skupiasz swoją wagę na świecie zewnętrznym, to niestety chcąc, nie chcąc, ale często ten świat wewnętrzny zostaje potraktowany po macoszemu, że się tak wyrażę. Więc ja muszę powoli mówić, bo... Akurat wiąże się z tą osobą troszkę innych, nie chcę, już minęło troszkę audycji, nie chcę czegoś palnąć. Bo będę musiał albo wycinać, albo, albo kasować audycję, zaczynać od nowa. Tylko muszę uważać na to, co mówię. Zawsze, jak o kimś mówię, to muszę cedzić słowa i powoli sobie układać, dlatego to tak zwalnia. Więc, no, mieliśmy taką sytuację, że. No, no, tak jak to się dość często zdarza nastąpiła tutaj, widać, że nastąpiła ta nieprawdopodobna przemiana, kiedy cicha myszka, która się tam w ogóle rzadko odzywała, coś tam się zaczęło w małżeństwie psuć i tak dalej. Tradycyjnie, no skończył się seks, ona gotować nie chciała, powiedziała, że to jest wyzysk. W końcu tam on jej powiedział, że w takim razie on tam jej zabieram, tam jej fundował, jakieś tam lekcje, czegoś tam. No krótko mówiąc on powiedział w takim razie, to on zabiera, bardzo mądra decyzja, no i się zaczęło. No i w sądzie została odegrana Nieprawdopodobna wręcz scena aktorska. No, krótko mówiąc, krótko mówiąc, oczywiście wysoki sąd płci żeńskiej był bardzo, bardzo hojny dla biednej myszki, która żyła sobie dobrze, no ale, no ale zrobiła piękną scenę i się okazało, że ona była terroryzowana, zastraszona. No, właśnie wtedy właśnie wtedy się dowiedziałem, że kobieta potrafi. Znaczy, ja już wiedziałem, że kobieta potrafi na życzenie płakać, ale ta pani płakała i na korytarzach w sądzie, wiadomo, że tam chodzą prawnicy i tak dalej, były chlipania, pocieszy, pocieszali ją i to jest, do, do dzisiaj się ta osoba zastanawia, jakim cudem można tyle łez w sobie mieć. Po wyjściu z sądu oczywiście się kończyło płakanie. No szkurde, to są po prostu niesamowite historie. Ale powiem Państwu, że Wywiązała się taka rozmowa, no, no, to, no to w takim razie, no. No, ten ktoś bardzo by chciał kobietę, tak. No, ludzie, którzy wiedzą, jak to działa, no, też mają potrzeby, ja też mam potrzeby. No i taka się wywiązała rozmowa, że może taka bizneswoman, że może taka kobieta ambitna, niesamowicie, że może jakaś taka, no jak to się mówi, niepoprawnie. Po, po, po polskiemu, po polskiemu. Sędzina, e, czyli taki towar mający władzę, albo jakaś no taka biznesmenka, żeby przy naprawdę dobrych pieniądzach. No i tutaj wpadł mój interlokutor. Nie, kurde, inter. Dobra, mój rozmówca, zostawmy wreszcie te niewygodne słowo. No wpadł tutaj na pomysł, że dobrze byłoby taką biznesmenkę konkretnie zalać i mieć, i mieć spokój z tymi Myszkami, bo to oczywiście tam chodziło o pieniądze, no ona chciała pieniędzy, no i krótko mówiąc nie dostała tyle, co chciała, znaczy dużo dostała, ale udało się coś tam uratować, bo chciała wszystkiego, jak to zwykle bywa, bo ona tam straciła trochę lat życia, tak, więc uznała, że to mężczyzna musi oddać cały swój dorobek, no ale to są typowe rzeczy, krótko mówiąc, zaczę zaczęliśmy rozmawiać na temat, znaczy zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem tłumaczyć, jak to wygląda, jak wygląda taka kobieta sukcesu? Po pierwsze, co na forum można sobie popytać, może znajdę Państwu ten, nie wiem jak to nazwać, artykuł, Felieton, poradnik, o taki poradnik napisał Mosheret, moderator Mosheret, napisał. E jak wygląda bogactwo kobiet w praktyce, tak? Oczywiście, to nie, to nie są wszystkie przypadki, ale jak zajrzy się za kotarę tych, tych biznesów, tych wyzwolonych, nowoczesnych kobiet biznesu, to często okazuje się, że tam jakiś mężczyzna jest, albo ojciec, albo rodzice, albo mąż, albo kilku mężów już ograbionych totalnie. Często jest tak, że no kobieta, no mąż zakłada kobiecie firmy prowadzi, wyprowadza ją naprosto, potem ona go rzuca, bo już Zaczyna zbliżać się do jego pułapu zarobkowego, więc zaczyna nim gardzić. Myśli sobie, że sobie znajdzie kogoś naprawdę dużo lepszego. No i potem się okazuje, że jak już ten mąż nie pilnuje podatków, nie daje na opłaty i tak dalej, to ta firma, i to jest wiele przypadków, po prostu pada na ryj. No bo tak jak Tomaszeret napisał, tam pani dostała jakiś kredyt, coś od gościa, od swojego gacha wzięła. I krótko mówiąc, zamiast inwestować firmę, to się zaczęły jakieś firaneczki, najnowszy komputer musiał, nie wiem, czy to Mac był najnowszy, kupiony zamiast kupować po kosztach polizingowego kompa, żeby to pochodziło chociaż, żeby chociaż z rok pochodziło do jakiegoś Excela, do jakichś programów księgowych i tak dalej, żeby to tylko chodziło i żeby człowiek jak najszybciej miał zwrócone koszty, żeby pospłacać te kredyty, no to się zaczęło kupowanie, żeby było ładnie szmelcu, no i, no i popłynęło akurat w tym przykładzie. Więc to jest pierwsza sprawa. Jeśli ktoś się mi pyta, to, to ja właśnie tak to tłumaczyłem. Znaczy to było jakiś czas temu, mam jeszcze teraz większą wiedzę, jestem coraz bardziej tym wszystkim przerażony, ale, ale wtedy i też już wiedziałem wszystko to, co trzeba. Więc tak, jeśli ktoś z Państwa, mężczyzn słuchających mnie, wpadł na jakiś pomysł, że te wszystkie problemy, o których mówimy brak seksu, awantury, tak zwane shit testy że te wszystkie rzeczy, które występują u takich dobrych, bogobojnych, fajnych kobietek, z którymi się fajnie gada i które no, nic nie mają i one jak najszybciej dążą, żeby coś mieć, tak? Dziewczyna się czuje niebezpiecznie, nic nie ma, z biedy wyszła, wprowadziłeś się do swojego mieszkania, dałeś naprawdę dobre pieniądze na życie, zmieniłeś jej życie o naprawdę o niesamowitą, no, wzmocniłeś się po prostu. Nie miała nic, a teraz ma. Może sobie żyć praktycznie tak, jak chce. To i tak, nawet się rozwodząc, dostanie od ciebie jakieś pieniądze, zwłaszcza jeśli było to obniżenie standardu życia będziesz musiał je płacić. To kobiety jednak dążą do tego poprzez różne sposoby, żeby coś od ciebie dostać. Najczęściej jest to walka o przepisanie samochodu, zaczyna się płacz, że ona się czuje strasznie, że ona ma koszmary senne. To, to, to są takie cyrki. Że ona chciałaby mieć chociaż współwłasność mieszkania, żeby działkę zapisać, bo ona się boi, że ty ją zostawisz, ona bez niczego będzie. Ale jak ty byś bogatszą żonę poprosił, żeby ci zapisała dom, no to od razu ci mówię, jest takie przysłowie, weź sobie motek i się nim... No. Oczywiście nic nie dostaniesz. A jak będziesz płakał, że masz koszmary senne, bo ona cię zostawia i ty nic nie masz, no to, 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 to jak powiesz takie słowa, to już jest po tobie. No, albo, albo zobaczysz perlisty śmiech swojej myszki, albo, a, albo zobaczysz bezbrzeżną pogardę w jej oczach. Ty jesteś mężczyzną, ty masz zarabiać na rodzinę. Ty masz jakby y, o wszystko dbać. No ale w tych czasach... Y, Dbanie o wszystko jako mężczyzna. Ja nie mam nic przeciwko. Mi się nie podoba tylko to, że kobieta, moje wieloletnie dbanie, może rozpieprzyć jednym wnioskiem o rozwód, może mnie okraść legalnie w majestacie prawa, tak, jest tak potworne prawo. E, I wszystkie moje starania, moje lata poświęcone na to, żeby ta nasza struktura rodzinna działała, pójdą w pizdu. To tylko o to chodzi. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby. Być dżentelmenem, człowiekiem, który się zajmie swoją kobietą. Naprawdę. Ja to wyraźnie czuję w genach. To, to, to się po prostu czuję w jakiś sposób bardzo głęboko, że to jest naturalna męska rola. I nie mam z tym żadnego problemu. Ale żeby nie było tak łatwo ograbić mnie, żeby kobieta się też starała, a teraz kobieta nie musi się starać. Nie musi się starać, bo są całe hordy prawników z tego żyjących, różnych dziwnych organizacji. Które dbają o to, żeby po prostu pozbawić mężczyznę majątku. Zaraz będziemy, dojdziemy do, do Rycha i do Aśki i sobie będziemy o tym rozmawiali. Ja naprawdę nie sprzeciwiam się swojej męskiej genetycznej roli. Mi się to podoba nawet. Tak, także no. Niestety pewne naturalne moje instynkty nie mogą być spełnione, ponieważ. Po wysłuchaniu kilkuset historii z życia takich jak ludzi, jak ja. Po prostu no, nie jestem samobójcą. No, nie chcę wszystkiego stracić, nie chcę stracić dobytku życia, na który bardzo ciężko pracowałem. I w sumie niewiele mam, ale wiem, żebym to w większości stracił. I to wszystko po to, żeby mieć trochę seksu, przytulania i tych bajeczek o miłości. O, miłość jedyna, jaka istnieje, to jest miłość jako nawyk zbudzona w sobie. Do innej osoby można. Kochać można własne dziecko, ale. Jeśli chodzi o związki, to jest to zakochanie, czasami może być jakaś wspólnota interesów, może być jakieś zaufanie wzajemne, ale miłość to jest mrzonka, którą wymyślono po to, żeby po prostu. Wiadomo, na 2000 zł, musisz miesiąc zasuwać gdzieś w biedronce na kasie. A tutaj dziewczyna powie, że kocha i to dajesz, o tak, bo ona by chciała mieć jakieś, nie wiem, nowe pantofelki. Przepraszam państwa, musiałem pauzę zrobić ciągle, albo ktoś dzwoni, albo pies zaczyna szczekać i to taki jest. Niestety nie mam wygłuszonego pokoju. Jak może kiedyś będę bogaty, albo jak poznam kiedyś multimiliarderkę, to sobie strzelę takie profesjonalne studio nagrania. No, szanowni państwo, wracając do tematu, e, chciałbym państwu powiedzieć, że jakiekolwiek liczenie na to, że Taka bogata kobieta będzie się zachowywała inaczej niż ta biedna szara myszka, która zrobiła wam sądzie Armageddon. Niestety to tak nie działa. Biedne kobiety lubią bogatszych mężczyzn, a te bogate kobiety, jeśli nawet założymy, że to nie jest bogactwo zasponsorowane przez jej męża, czy też przez rodziców. To taka kobieta i tak będzie bardziej pożądała mężczyzny, który ma więcej zasobów, który ma większą firmę, który jest bardziej znany. To jest, to jest naturalne. Kobiety dążą zawsze, zawsze do mężczyzn, którzy mają większe zasoby, którzy są bardziej znaczący od kobiety. Tak to ustaliła adaptacja w naturze. I tyle mężczyzna miał się opiekować kobietą i potomstwem, w zamian za to dostawał. W zamian za opiekę dostawał seks. No ale to już sobie mówiliśmy o tych adaptacjach, o których mówią psychologowie ewolucyjni, jakie one mają wpływ na nas. Więc, szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że dostałem bardzo ciekawe, dziękuję. Dostałem bardzo ciekawy artykuł o tym, że ja go Państwu przeczytam. Tutaj mamy kobietę, która jest dość zamożna. Kobietę, która ma kochanka bardzo, bardzo wpływowego i bogatego. Kobietę, która. Znaczy, nie wiem, czy to jest potwierdzone, no, ale no, 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 powiedzmy, że nie jest, tak? Oj, coś mi do oczka wpadło. Więc. Do trzeciego oczka. Tego na dole. Taki żarcik. Więc. Przeczytam Państwu artykuł. Chodzi o panią Joannę, Joannę S. Ale dlaczego Joanna jest? Tutaj walą z nazwiska, ja też mogę z nazwiska, przecież to mogę komentować. Joanna Schmidt domaga się od byłego męża spłaty zaległych alimentów, on się broni. To nie ja zdradziłem, oczywiście, że nie on. Czytamy. Prawie dwa lata temu Joanna Schmidt rozwiodła się z mężem Pawłem Schmidtem. Teraz jednak, jak podaje Super Express, byli małżonkowie prawdopodobnie znów spotkają się w sądzie. Do mężczyzny wpłynął pozew, według którego ma dług alimentacyjny w kwocie 28 tysięcy złotych. To nie ja zdradziłem tutaj jest taki w kolorku jest jego wypowiedź to nie ja zdradziłem i to nie ja odszedłem od kogoś, tylko odwrotnie to ja jestem pokrzywdon... pokrzywdzony co cała Polska wie, tłumaczy mężczyzna. Ponadto kobieta domaga się podniesienia alimentów na najstarszą córkę, 14-letnią Annę. Nastolatka początkowo mieszkała z ojcem, ale przeprowadziła się do matki ze względu na panujące w jej domu luksusy. Gdy najstarsza córka zobaczyła, mąż, w jakim przepychu mieszka jej rodzeństwo, wyprowadziła się do matki. Po jej przeprowadce dalej płaciłem za jej utrzymanie, za prywatną szkołę i profesjonalne trenowanie tenisa, powiedział Paweł Schmidt w rozmowie... Z ese. Według wyliczeń zawartych w piśmie jej miesięczna kwota utrzymania wynosi 7,7 7,700 zł, z czego ojciec powinien przekazywać na nią 5,300 zł na miesiąc. Kurwa, ile ludzi żyje za 1600 miesięcznie i żyją, a mają wybór w tym państwie. Dziennikarze ESE dowiedzieli się że w piśmie podano także, na co przeznaczane są te pieniądze. Jest mowa m.in. o szkolnych wyjazdach za 12 tysięcy zł rocznie oraz kosmetykach i wizytach u kosmetyczki i fryzjera, co kosztuje 400 zł miesięcznie. No w chuj drogo. No załóżmy, że dziewczyna idzie dwa razy do fryzjera miesięcznie, no to, no nie, no ja chodzę za 20 zł, załóżmy, dziewczyna sobie ekstra coś robi, no to, no to 100 zł, no też bez przesady, tak? No to 200 zł. No ale to... Nie, no w ogóle kosmos, tak? No można pójść do fryzjera, pewnie jakiegoś znanego, co i może z 1000 zł weźmie za super fryzurę, jakąś tam się 3 godziny siedzi. No to ale 14-latka, 400 na fryzjera wydaje mi się. Czytamy dalej. Według informacji mężczyzna nie płacił odpowiedniej kwoty na dzieci od stycznia, w związku z tym uzbierało się prawie 30 tysięcy. Potwierdzam, że nie płaci alimentów zasądzonych przez sąd, powiedziała. Joanna tu nie pisze. Mężczyzna odpiera te zarzuty i twierdzi, że płacił zasądzoną kwotę do sierpnia. Jak podaje se według posłanki, nie uwzględnił przeprowadzki córki, więc kwota była za niska. Dzieci nie muszą, to jest jego cytat, dzieci nie muszą mieć niani przez 24 godziny i innych płatnych instytucji, które w zastępstwie matki wychowują dzieci. Od tego są rodzice. Ona chce się utrzymywać z pieniędzy, których żąda ode mnie, mówi Schmidt. Według pełnomocnika Joanny Schmidt, po opłaceniu raty za mieszkanie oraz po obniżce pensji poselskiej, pozostaje na życie 5 tysięcy złotych miesięcznie. Ola Boga, jak za to przeżyć w ogóle? Przecież to śmierć głodowa. No taka chuda ta pani Asia jest. Paweł Schmidt uważa, że chce ona żyć w luksusie za pieniądze, których żąda od niego na dzieci. Ona całe życie żyje absolutnie w luksusie, a ja dźwigam zadłużenie za jej wystawne życie i spektakularną kampanię wyborczą, której koszty do dziś ponoszę. Ona chce się utrzymywać z pieniędzy, których żąda ode mnie na dzieci, powiedział. Szanowni Państwo, ja tego nie wiedziałem, ale to wynika z tego, jak cała Polska wie, Rychu, ale nie Rychu Peja, tylko Rychu ten, no wiecie, ten, co na, namawiał na kredyty we frankach, no wesoły chłopak, tylko sam, sam sam się pozbył kredytu przed tym krachem. Zobaczcie, ile rodzin zostało zniszczonych w Polsce przez tą... Jedna część społeczeństwa mówiła, dobrze wam tak, dobrze wam tak i widzicie. I to jest właśnie to, że części się nie udało, zostali tak naprawdę oszukani, a druga część się cieszy, zaciera ręce, bo chcieli taniej. Tylko nie widzą, że te pieniądze zamiast w Polsce zostać, to gdzieś tam do zagranicznych banków wlatują. Nieważne, to jest, to jest taka podłość była z tym, że Krótko mówiąc, no każdy słyszał tam gdzieś na Madery, razem wyjechali, kryli się. No są po prostu jakąś tam nieformal, nieformalną parą, chyba razem ze sobą mieszkają, z Ryśkiem. Także wszystkie Ryśkie i Ryśki, jak to się mówi, to fajne chłopaki. Dlaczego państwo o tym mówię? No nie mogę się tutaj, nie wiem czy, no nie chcę być niemiły, ale rysie, kwa, gdzie ty oczy miałeś, po prostu... Nie, nie, ja, ja nawet no nie mogę patrzeć na tę panią. No po prostu nie podoba mi się. No, totalnie mi się nie podoba. I to jest też mądrość, która wynika z tego, że niektóre kobiety um, nie muszą być atrakcyjne fizycznie, bo pani Schmidt jest totalnie nieatrakcyjna fizycznie. No, to jest no, tak bez obrazy, ale chłopka, totalna chłopka, ale podkreślam, że to jest moja prywatna, osobista opinia. Jak widać jest ktoś, kto się komu się spodobała, ale pani Joanna może być osobą, która ma niezwykłe jakieś zdolności psychologiczne, może go rozumieć, może z nim fajnie rozmawiać, może go popierać, tam są różne opcje, poza tym też są osoby, które lubią przekarmiać swoje 300-400-kilowe dziewczyny, są ludzie z różnymi, na przykład komuś się podobał jakiś typ kobiety, której zawsze pożądał z dzieciństwa i teraz ona, pani Asia mu ją przypomina. Tam jest wiele opcji możliwych. Prawdopodobnie jest niezwykle taka ekstrawertyczna, umie świetnie rozmawiać, jest po prostu, z niektórymi kobietami się fenomenalnie rozmawia. I teraz niektórzy z Państwa, niektórzy z Was, naiwnych mężczyzn, ja też jestem naiwnym mężczyzną, na poziomie podświadomym jestem bardzo naiwnym mężczyzną. Nie wiem, czy z tego całego grona ludzi, którzy mnie słuchają, nie jestem czempionem wśród naiwności. Natomiast mam wiedzę. Ta wiedza coś jakoś mi, powiedzmy, pomaga. Ale wiem, że gdybym wszedł w jakąś relację czy coś, no to jakbym źle trafił, dodatkowo jeszcze, no to byłbym zmiażdżony, przemielony na mięso byłbym. Ale moja wiedza mnie chroni, żeby... Nie prowokować sytuacji, w których mogę być zmielony. To jest jeden atut, wcale nie taki duży, jak się Państwu wydaje, bo ludzie często strasznie chcą ze mną rozmawiać, no, zabiegają ten numer telefonu, żeby zadzwonić na chwilę, żeby na Skype, no, no Strasznie ludzie są na to napaleni. Ja to wszystko no, obciąłem bardzo mocno, tak, z braku czasu, ale ludzie sobie wyobrażają, że ja nie wiem, że ja jestem jakimś mistrzem, który sobie w sprawach związkowych genialnie radzi, bo. Bo tyle wiem na ten temat. Czasem prawda jest zupełnie inna. Ja jestem od wielu ludzi, którym pomagałem, jestem od nich w dużo gorszym jakby stanie psychicznym. Jestem dużo słabszy psychicznie w kwestiach związkowych. Tylko po prostu mam wiedzę, nauczyłem się tego jak to działa. Wiem jak to działa, mam dużo doświadczenia. Mam też kilka stworzonych przez samo powtarzanie w umyśle, bo można tworzyć nawyki powtarzające we własnej głowie. Mam stworzonych kilka nawyków, które mi bronią. Automaty się takie uruchamiają u mnie, jak sobie oceniłem, jakie kobiety mogą być niebezpieczne. A to wiem, że przy dobrej zawodniczce mnie to na pewno nie obroni. Moje struktury obronne, mojego umysłu, które stworzyłem, ale pociesza mnie to, że dobre zawodniczki kręcą się już koło naprawdę konkretnych gości, i to już nie, nie jakiś gościu z firmą czy coś, tylko to już muszą być naprawdę duże pieniądze. I to są zawodniczki, które walczą w swojej lidze. A one nie będą brały gościa z IBS-em i z nadwagą. No, bo po prostu nie jestem w ich lidze, no jestem dużo, dużo niżej. W sensie społecznym. Ja się na przykład gorszy nie czuję. Ale fakty są takie, że jest jakaś drabina społeczna, na której jestem, no na pewno nie najniżej już teraz, ale wcale nie za wysoko. I może i to i dobrze. Chwalić pana dobrego Boga, że tak jest. A może tylko tak mówię, bo co mam mówić? Może też bym chciał żeby moje życie ociekało luksusem, żebym nie musiał ciągle tej ciągle bezustannie tyrać, tylko na przykład sobie wziąć, opłacić dwie osoby, żeby mi było stać z podatkami, z umową prac, opłacić, żeby wszystko ogarniały. Ja sobie tylko raz na dwa dni audycja i, i chill out. No niestety trzeba robić wszystko samemu od a do Z. Tak więc tutaj widzimy sytuację, mamy kobietę bardzo ambitną. Pani Asia jest posłanką na Sejm. Jest posłanką na Sejm, żeby dostać się do Sejmu. No ja takie miałem różne tam informacje, tam ktoś tam kiedyś przy mówił, kogoś znał, ten ktoś też przy no Nie chcę mówić, no tam mówiono, jak, jakie kwoty trzeba pod stołem dać, żeby iść na posła, żeby potem kręcić fajne interesy. Więc albo musisz zapłacić, albo jesteś jakoś znany i się przysłużysz partii albo jej wodzowi. Więc to wszystko jest takie do dupy, bo no, ten cały system u nas demokratyczny to jest jedno wielkie nieporozumienie, bo no, szef partii nie weźmie człowieka, który jest kompetentny, tylko weźmie człowieka, który będzie lojalny. No i niestety weźmie łazi Dupę, no bo, no bo jakbym był szefem partii, no słuchajcie, no to jest tak wszystko zrobione, że jakbym ja albo wy bylibyście szefami partii, no to ja bym nie wziął gościa, który jest naprawdę fachowcem, ale na przykład. Nie wiem, prezentuje zupełnie inną linię ideologiczną niż ja, a potem będę miał pewność, że kopnie mnie w dupę, zostanie jakimś tam, nie wiem, jak to się nazywa, posłem niezrzeszonym, tak? No to wtedy moje ugrupowanie straci siłę, tak? No to no też bym wziął w łazi dupę, no no, no? no nie da się inaczej. Właśnie to wszystko jest tak zrobione, że nie da się inaczej. To trzeba zmienić, bo no jak poseł bierze, płaci jakąś łapówkę, podkreślam, to są niepotwierdzone informacje żeby dostać się do Sejmu, no to on tam nie idzie, żeby pomagać Polakom, którzy na niego głosowali, tylko idzie, żeby robić dealę. no. Rady nadzorcze, rodzinę poustawiać w firmach państwowych, no. No, no idzie się tam, żeby robić konkretne pieniądze. A nie po to, żeby pomagać Polakom. Niestety pieniądze robi się na, na tym, co zrobi nas, z nas dziadów, no. Tak więc, szanowni państwo, pani Asia jest kobietą ambitną. Ja tego na przykład w ogóle się nie zagłębiałem. Dzisiaj zobaczyłem na YouTube, dziękuję temu panu, co, co to wkleił, ten link do tego. Czy to na Facebooku dostałem? Nie pamiętam. Więc nie wiedziałem o tym, że ten mąż, którego ona zdradziła, ośmieszyła przed całą Polską, że ten mąż, jak to wynika z tego, co mówi, raczej mówi prawdę, bo pani Asia by mu natychmiast pozew złożyła za kłamanie. Tam się nie pierdolą w tancu. Czyli on jej finansował kampanię wyborczą, z tego wynika, co pisze w, tym, w tej gazecie. No to super. Jaka była odpłata za sfinansowanie? Mamy tu kolejny przykład, gdy mąż finansuje swoje ukochanej, żeby się w domu nie nudziła. Muszę Państwu dać link. Tylko pamiętajcie, że na początku są stawiane linki sklepu i tak dalej, bo ja z tego po prostu żyję, utrzymuję się. A na samym dole są zawsze linki dotyczące tego, co mówiłem w audycji. I tam na samym dole będzie link dotyczący tego artykułu, który napisał Mosheret, jak to wygląda z tymi firmami u kobiet. I tu mamy dokładnie ten sam przykład, no to jest, cały czas jest ten sam schemat, że mąż sfinansował znudzonej żonie i potem, no jak się odwdzięczył, jak się, przepraszam, jak się odwdzięczyła małżonka, a no w taki sposób, że no z rychem, no z rychem, tak, bo wszystkie ryśki to fajne chłopaki. W związku z tym, ktoś by pomyślał, dobra, Zdradziła go tak. no Cała Polska się śmiała z wyjazdu na maderę. Jaż to nie pamiętam, Rysiek chyba kłamał, że gdzieś tam pojechał się, okazało, ktoś im zrobił zdjęcie, że się tulą do siebie w samolocie. No właśnie chyba ta słynna madera była. No i stał się jej mąż pośmiewiskiem całej Polski. To chyba Państwo pamiętają tę akcję. No, i co? No i teraz niektórzy z naiwnych, świadomie naiwnych, podkreślam. Człowiek może być naiwny podświadomie, a może mieć wiedzę. To jest przykład mnie. Są też tacy urodzeni alfa, którzy są podświadomie mocnymi mężczyznami, bardzo mocnymi, natomiast świadomi nie mają tej wiedzy, którą mamy my. Oni mają naturalne, pewne odruchy, ale oni też przegrają. Najlepszy jest człowiek, który jest i podświadomie alfą, i ma kompletną wiedzę. I taki człowiek jest już nie do zajechania. Jeszcze jak ma troszeczkę większy zestaw cech psychopatycznych, podkreślam, nie jest psychopatą. Tylko ludzie mają różne, na skali to się bada, ile tej, tej psychopatii jest. Więc jeśli troszeczkę, ma, troszeczkę tej psychopatii ma, jeszcze ma wiedzę i jest takim alfą z urodzenia, ogarniętym mężczyzną, dla którego kobieta nie jest sensem istnienia, tylko sensem istnienia, na przykład, jest władza, pieniądze, no to to jest taki typowy alfa, tak? Kobiety dla niego są tylko po to, żeby się seksualnie wyżyć i pokazać. O, dziwnym trafem, Kobiety mówią o takich mężczyznach, że jest pustym, płytkim gówniarzem, ale ciągną do niego po prostu jak opiłki żelaza do magnesu. E, więc e, szanowni państwo, a ten miły chłopak, który się ślini, który bardzo chciałby zaopiekować się tą kobietą, pracować na nią, to nas ja, ja z niego? No śmieszny taki desperacik, taki frajer. No, ja nie obrażam. Wiecie, że jestem ostatni, który by obrażał Grzechem śmiertelnym jest wtedy, gdy nawet sobie pomyślicie, że ja mógłbym nazwać kogoś z was frajerem. Ale zobaczcie na fora jak dziewczyny, no to rzadko, ale jakie heheszki. Frajer słowo to jest jednak takie napiętnowane trochę kryminałem, więc są inne słowa. Zdaniem nawet gorsze słowa. Dziewczyny gardzą no, takimi fajnymi, ciepłymi gośćmi, no. Miśkami. No ale potem jak już lata lecą, już uroda jest, skończy się już nagle się znika większość mężczyzn, którzy jakieś przysługi robili, orbitowali wokół niej. Ona traci urodę, tyje. No i ona po prostu już ymm, widzi, że jest, to już jest koniec tej urody. No to szybko bierze tego orbitera, wybiera sobie, ale go skrycie nienawidzi i gardzi nim. To jest właśnie te wielkie tabu, które chciałbym, żeby było znane. Do tej pory mówienie o tym tabu dało mi wielką ilość w życiu moim nieszczęści i ludzkiej nienawiści ludzi, którzy gdyby mieli tę wiedzę mogliby lepiej funkcjonować, bo to nie jest zła wiedza. Ja wcale nigdy nie robiłem czegoś takiego, że kobiety są złe, bo mi to wmawiają, że nienawidzi kobiet, że incel nie. Uwielbiam kobiety, ale muszę z nich zrezygnować, ponieważ dzisiejszy system prawny jest tak skonstruowany, zwłaszcza na Zachodzie, no ale nadganiamy niestety, że po prostu jest to niebezpieczne. Powiem Państwu jedną rzecz. Kiedy ktoś mi powie miłość z kobietą, czy moja kawalerka, moje oszczędności, wybiorę to drugie. Ktoś powie, ale ty jesteś, Marek, pusty. Ty jesteś pustym, niedojrzałem emocjonalnie gówniarzem. Ale kobietę, ja, ja wam wytłumaczę, kobietę to ja mogę mieć praktycznie bez problemu. Wystarczy trochę pogadać, dużo kobiet się do mnie odzywa. Ale żebym zarobił na mieszkanie żebym w ogóle zarabiał, wiąże się to dla mnie praktycznie z bezustanną od kilkunastu lat pracą. Bez urlopów, bez odpoczynku, z olbrzymim napięciem psychicznym. Nie wiadomo, kiedy to pierdolnie coś u mnie, bo widzę, że już efekty tego są zdrowotne, są opłakane. No nie da się być bezustannie lżonym, wyszydzanym, oczernianym, łazić po sądach, policjach, mieć grożone śmiercią i być w idealnym stanie zdrowia. Po pewnym czasie no, zaczyna siadać konstrukcja. No, 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 no nie ma silnych na to. Chyba, że jest człowiek jakiś psychopatyczny, który się tym nie, nie przejmuje zupełnie, ale taki typowy, zwykły człowiek jak ja dostaje po dupie. I teraz ja wiem, że ile zarabiam? Nieźle zarabiam, to muszę Państwu powiedzieć, bo sprzedaż książek idzie. Ludzie kupują nagrania, książki. W razie czego jakby nie szło, no to zrobiłbym, obniżyłbym jakoś, nie wiem, kołcini za 200-300 zł i ludzie by brali w dużych ilościach. Także ja już raczej biedy mieć nie będę, ale nadal są to zarobki, które uniemożliwiają mi taki no, no dom na całe życie mieć. Chciałbym samochód sobie z salonu kupić, tylko wiadomo, nie Fabie, bo na Fabie to sobie mógłbym kupić, tylko no chciałbym normalny samochód, prawdziwy samochód, a nie zabawkę. Więc yy, kobieta to jest trochę pochodzić, pogadać, ja w sumie nie muszę po, podrywać, no bo nie chcę, żeby państwo jakoś odebrali to, że że ja się przechwalam, czy chełpię? No, bo czym ja się mogę chełpić? IBS, no, nadwaga, łysienie, no, no co ja mogę się chwalić? No, większość z mężczyzn mnie słuchających ma dużo więcej wszystkiego ode mnie, ale artysta, pisarz, rzeźbiarz, malarz, często ma tak, że są kobiety, no, często, no, to jest też właśnie wada, no jest dużo kobiet, które są zaślepione, no to jest takie coś, że to, no, czasami jest to jakieś fanatyczne, tak? No, kobiety się po prostu zakochują. No, chcą się spotykać, no, no chcą wszystko, tak, no, nie korzystam, bo wiecie, jaka jest moja sytuacja, ja po prostu muszę pracować, chcę się czegoś dorobić, no, chcę mieć przede wszystkim własny dom, e, dlatego, mm, dlatego po prostu, no, no, ja wcale nie jestem przeciwko kobietom i to wszystko, co robię tak naprawdę jest dla kobiet i są o dziwo kobiety, które naprawdę to rozumieją, bo fajnie, jak można zniszczyć mężczyznę, fajnie, do momentu, gdy kobieta ma syna, i na oczach matki syn jest niszczony, i wtedy ta matka nic nie zrobi, ani w sądzie, pójdzie się popłakać, będą ją w dupie mieli. Nic nie zrobi. Albo syn umrze, czy ucieknie gdzieś, bo będą mu krzywdę robili, będzie musiała ta pani płacić alimenty za nie swojego wnuka. Minęło 6 miesięcy, testów DNA nie zrobili, prokurator się nie zgodził, i kobita ma emeryturę dziadowską i musi z tego opłacać cudzego wnuka. No tak, no, no, no tak, to jest właśnie prawo. Z którym my walczymy. My nie jesteśmy ludźmi nienawidzącymi kobiet, my jesteśmy ludźmi, którzy walczą z systemem prawnym, który złym kobietom dał do ręki straszną broń, w związku z czym rozpadają się związki rodziny, strasznie nieszczęśliwe są dzieci. Bo niestety wymyślił to ktoś genialny, zły i genialny. Kobieta musi mieć w domu mężczyznę, który dominuje. I feministki są obrażone, bo one chciałyby, żeby była równość. Nie ma równości w naturze. Nie ma. Jest ścisły podział obowiązków. Mężczyzna chroni rodzinę, zarabia na rodzinę. Kobieta zajmuje się ogniskiem domowym, dziećmi. A feministki chcą na odwrót. Tylko że to jest niemożliwe konstrukcyjnie. Ja nie mam nic przeciwko równości. Przecież ja zawsze dobrze traktowałem kobiety chociaż z drugą stronę to tak już za dobrze nie wyglądało. Ale chodzi o to, że gadzi mózg czy jak Pan Dominik mówił układ limbiczny, ale to jest naprawdę skupianie się na na nazewnictwie, a nie na treści na tym co jest ważne Jesteśmy tak zaadoptowani do środowiska przez miliony lat albo przez setki tysięcy lat istnienia człowieka na ziemi, tej ziemi, że... Kobieta się podnieca i szanuje mężczyznę, który jest silniejszy. Tak zostało to zrobione. Przy sile następuje przy silnym mężczyźnie podniecenie seksualne, przy słabym mężczyźnie pogarda. Naturalna ochrona kobiety przed słabymi genami, żeby nie kopulowała ze słabym mężczyzną, tylko z silnym, bo ten daje lepsze geny. Tak zostaliśmy zaadoptowani. Kurwa, tysiące badań Psychologowie ewolucyjni, a nadal wychodzą głąby, które mówią, że tak nie jest. Tak właśnie jest. Tak właśnie jest, szanowni państwo. Dlatego silni, bezszczelni, z dobrym samochodem, samce alfa mają najlepsze kobiety, a, a wy macie takie, jakie macie, a ja w ogóle nie mam. No tak to wygląda. Dlatego trzeba wiedzieć, jak to działa. I to, co wprowadzają feministki. Ja nie mówię, że idea równości jest zła. Ja wcale tego nie mówiłem. Ja mówię tylko, że to jest niemożliwe do zrobienia. Niech sobie ludzie będą równi, ja nie mam nic przeciwko. No kto z normalnych ludzi? Ja nie znam, no, może poznałem, no ale ja nie znam takich normalnych mężczyzn, którzy by w domu nie wiem, bili, katowali. Normalne są rodziny, normalni są ludzie, rozmawiają, zajmują się dziećmi, tu przedszkole, tu robota, tu to, tu tamto. Ludzie chcą normalnie żyć. Nikt nie ma nic przeciwko równości. Nikt nie jest przeciwko temu, żeby te kobiety katować, gwałcić, mordować, wykorzystywać. Tylko chodzi o to, że tak jest ludzka psychika skonstruowana, że równość w wymiarze seksualnym po prostu nie działa. Być może to się uda jakoś zmienić, czy operacyjnie, czy, czy dojdą jakiś mózg programowany. Bardzo możliwe, że ideały feminizmu za. 100 lat, jak neurochirurgia się w niesamowity sposób rozwinie i operację będzie przeprowadzał jakiś robot, no bo człowiekowi może drgnąć ręka, może być na kacu, może być wkurzony, bo żona w domu opieprzyła za coś. Drgnie mu ręka, a tu akurat był głęboko w mózgu. I chap. Poszedł cały układ limbiczny. Poszarpany. O, sorki, sorki, chirurg mówi, przepraszam, sorki, ręka mi drgnęła, a tu widziabane kawałek mózgu. I szanowni Państwo, Nikt tu nie ma nic przeciwko kobietom, ale to jest, pamiętajcie, próbują ze mnie takiego zrobić. Incelac nienawidzi kobiet, taki walikonik. Ja nie muszę, naprawdę nie muszę. No co za problem mieć kobietę? Ludzie, z czego wy robicie jakieś niesamowite zapodnienie kobiety? Wystarczy się nawąchać czegoś, upić i wleść na kobietę, nawet tego nie pamiętać masz dziecko. To nie wymaga żadnych zdolności. Możesz nie umieć pisać, mówić, zapodnieć możesz. To, to nie jest żaden sukces. To, że jesteś z jakąś dziewczyną, to też nie jest żaden sukces. Ale to jest tak, no właśnie, robione, że musisz mieć i tak dalej, ale ja nie muszę. Chciałbym, ale w tych, w tych akurat okolicznościach przyrody, jak się mówi, w tych okolicznościach prawa polskiego, po prostu jest za duże ryzyko, że stracę wszystko albo część. Dziewczynę mogę mieć, ale nie zarobię już drugi raz na kawalerkę. Może zarobię, ale ile będzie mnie to pracy kosztowało, ile wysiłku. Dlatego, gdybym miał do wyboru wielką miłość z moją narzeczoną, to wybieram rzeczy materialne. Dlatego, że narzeczoną mogę sobie znaleźć następną, znowu się zakochać. Ludzie się żenią po kilkanaście razy i za każdym razem są zakochani. Można? Można. To jak miałbym oddać wszystko za jedno zakochanie. Nie to, to będzie z inną. I to jest właśnie wiedza, która was wyzwala. Bo wmawiają wam, że jak się zakochasz, to musisz wszystko dla tej miłości oddać. Nie. Jeśli ktoś cię upadla, źle traktuje, po prostu odchodzisz. Jak masz dalej ochotę brnąć w związki, to się zakochujesz znowu w kolejnej kobiecie. I tyle. I albo ta kobieta pilnuje twoich granic, nie, nie upokarza cię, albo jak upokarza, to idziesz do następnej. No ale panie mają sposoby na to, żebyś nie poszedł do następnej zdzidzia, przepisanie mieszkanka, samochodziku, yy, misio pomaga w firmie. Potem się okazuje, że, że władowałeś oszczędności życia w firmę kobiety, potem się okazuje w sądzie, że to jest wszystko jej. No różne są cuda, cuda w sądach się dzieją, zwłaszcza gdy jest wysoki sąd płci żeńskiej. Dlatego ja państwu powiem, że gdy ktoś mi mówi, że no to może jak te myszki są takie tak agresywne, no z małego miasteczka przybyła, tak, no zdobyć wielkie miasto, no nie udało się tam, no już jest, trochę się zestarzała, ona, no taka biedna, ona się teraz odwdzięczy, że ją człowiek wyjął z, z biedy, tak, że dał jej fajne mieszkanko, że ma samochodzik własny kupiony, że może sobie wskoczyć do fryzjera jakiegoś droższego raz w miesiącu, no, że może normalnie żyć, na co nie było ją w ogóle stać, żeby sobie ciuchy może kupować jakieś tam w granicach, jakieś kwoty. I mężczyźni naiwnie myślą, że kobieta wtedy się im odwdzięczy. Nie ma czegoś takiego. Jeśli chodzi o kobiety, posłuchajcie, jeśli chodzi o tarło, o tarło, kopulację, tam nie ma u kobiet wdzięczności. U kobiet jest tylko tak, że jak ona z kimś jest, to jest to przekonanie, że mężczyzna musi płacić, musi się opiekować. Nie ma żadnej wdzięczności. Ale wdzięczność jest u kobiet, które już wyszły poza ten szał macicy, te całe tarło, te zdobywanie genetyki, wychowywanie mojego Maciusia, tak, bo Maciusz potrzebuje tam na soczki i na piluszki. Jak kobieta wyjdzie poza ten etap, dopiero można coś kombinować z jakąś wdzięcznością czy coś. Ale na tym etapie, gdzie kobieta zdobywa geny, nie ma żadnej wdzięczności. Jeszcze jak jesteś z kobietą, prawie z nią seks, a już jak masz z nią dziecko, nie licz na wdzięczność. Teraz masz prosty przykład. Sfinansował jej z tego, co tak wygląda, tak? z tego, co tu piszą, kampanię wyborczą. Dostała się do Sejmu. Jaka była jej wdzięczność? Gościu stał się pośmiewiskiem, ale dla mnie nie jest pośmiewiskiem. On nic złego nie zrobił. To nie jest jego wina, że jego żona go zdradziła. To nie jest jego wina. On był w porządku wobec żony. Jak żona się odwdzięczyła za upodlenie swojego męża w mediach całej Polski? Jak się odwdzięczyła za pieniążki na kampanię wyborczą, z czego, co pisze, on spłaca cały czas zadłużenie? No jak się odwdzięczyła? Upodliła go przed całą Polską, a teraz go ciąga na alimenty. Przecież wiadomo, że 14 dziewczyna nie potrzebuje 8 tysięcy na litość boską miesięcznie. Szkoła prywatna, jakieś ciuchy, no co, co miesiąc ciuchy wymieniać, kupujesz raz dobre markowe ciuchy, można to nosić kilka lat bez problemu. Te pieniądze są po to, żeby wydoić męża, no ale skąd on ma wziąć? No to sądu już nie interesuje. Zobaczymy, jak będzie rozprawa. E, natomiast no podejrzewam, że no przybiją mu to no. i płać, płać. Dlatego, gdy Państwo mnie pytają, e, no skoro te myszki no nie są wdzięczne, tak, tylko jeszcze też często zdradzają. Też często szukają jeszcze lepszego mężczyzny bogatszego, no to może taki biznes łomenki, tak? Szybko taką zalać i sobie spokojnie żyć. Nie, mylisz się, to jest jedna wielka, tak naprawdę iluzja. Jest to iluzja, ponieważ, ponieważ kobiety też szukają lepszych genów to raz, a jak jesteś od niej biedniejszy, no chyba, że jesteś jakimś modelem, a ona ma nie wiem, 50 lat już. Nie ma partnerów, nie może nigdzie znaleźć, no to wtedy, ale to wtedy, no to mamy do czynienia z, z prostytucją męską po prostu. No to, no to nazywajmy rzeczy po imieniu. Dlatego pragnę pozbawić Państwa tej nadziei, że jak nie ta, bo tak mężczyźni kombinują, tak? No nie ta, no to może ta bogata, da im spokój. No to macie, przecież Pani Jasia żyje w luksusie. Jest bogata, ma kochanka, bogatego. Rysiek jest ustawiony prawdopodobnie na całe życie. Jak go znowu gdzieś tam nie wybiorą do sejmu czy coś, podejrzewam, że będzie miał jakąś dobrą pracę. Dziwnym trafem w jakimś... A, to może nie kontynuujmy tego wątku. Więc to jest ustawiona kobieta, bogata, mogłaby temu mężowi odpuścić, a jeszcze go gnoi. Jeszcze go upokorzyła, upodliła zdradą, jeszcze go gnoi, będzie go gnoiła przez wiele lat pieniędzmi. Szanowni Państwo, no tak to wygląda życie w praktyce. Gdyby natomiast, gdyby natomiast rozwód na przykład z winy żony, czy, czy jakoś tak zrobiono, żeby utrudnić te rozwody, utrudnić, żeby to nie było tak, że kobieta odchodzi i przejmuje część majątku męża, to podejrzewam, że takich problemów by nie było. Większość problemów w małżeństwach byłaby zażegnana. Utrudnienie rozwodów przez kobiety. Czyli po prostu kobieta się rozwodzi, bo ma innego, bo to, bo tamto, i naprawdę ucięcie, totalne ucięcie zysków z tego rozwodu, to kobiety by nie chciały tego rozwodu, bo by, byłyby miłe, dzieci by nie płakały widząc wrzeszczących rodziców. Po prostu wprowadzenie takiego prawa, ale to nie jest tylko prawo, bo to jest całe działanie medialne na umysł kobiety. Słynne psycholożki jakieś wyfiokowane w modnych czasopismach, w szpileczkach, z fryzurami, w modnych ciuchach. Hmm. No tutaj chciałem taką anegdotę, kolega mi opowiadał, jak się tam z taką psycholożką wyfiokowaną, jak ona się zachowywała, no ale dobra, gorzej niż zwierzę. No ale, tak czy siak, jest taka ofensywa medialna na umysł kobiety, że to by się należy. Tobie się należy szacunek, ty jesteś kobietą, ty, ty jesteś ofiarą, ci mężczyźni się na tą pastwią, ty możesz mieć nobla. I to jest taka trucizna wlewana. Kobiety nigdy nie były pokazane przez mężczyzn. Po prostu siedziały w domach, bo taka jest rola społeczna. Ja nie wiem, dlaczego kobiety się buntują. Siedziały w domach, ponieważ mężczyźni chodzili na wojny, Byli mordowani, katowani, torturowani. Więc takie były role. Mężczyźni chodzili na wojny, czy to napadali, czy się bronili przed innymi mężczyznami. Kobiety wychowywały tych mężczyzn. No taki był podział. No tak jesteśmy podzieleni poprzez płeć. I nagle wmówiono kobietom, że ich rola społeczna jest czymś gorszym. Nie jest czymś gorszym. No ktoś musi te dziecko urodzić i je odchować. Ktoś musi o to dziecko walczyć, przynieść mamuta do jaskini. Zostały role podzielone. A teraz kobiety chcą pełnić role męskie. No nie da się tak niestety. Chyba, że uciąć piersi, co robią niektóre kobiety, uciąć piersi, zrobić podobno, robią jakieś sztuczne penisy, napompować się testosteronem, wtedy taka kobieta zaczyna przypominać mężczyznę, no ale to jest przecież parodia mężczyzny. No to jest no, zresztą to jest obrzydliwe, nie chcę o tym mówić. Zresztą znam osobę, która, czekajcie, w którą ona stronę się zrobiła. Tak, ona była dziewczyną, ładną dziewczyną, i się zrobiła w młodym wieku, się zrobiła mężczyzną. Także, także, ale to coś z tą osobą naprawdę psychicznie było nie tak, bo poznałem ją, poznałem tę osobę, miałem z nią do czynienia, żeśmy się pokłócili, znienawidziłam, a i tak dalej. Także potem usłyszałem, że się zrobiła chłopakiem i swojego chłopaka potem bolcowała. <laughs> a jak lubią, niech se robią, ja tam z nikogo nie dwie. Jak nie krzywdzą innych, niech se robią co chcą. Ale. Chciałbym Państwu tylko powiedzieć taką rzecz, że to, co zrobiono z kobietami, to jest straszne. To, jakie oszukano, jakie przekonano, że są ofiarami, że są, że są tłamszone. No i gdzie? No, wszędzie uniwersytety potwierane. No ile macie tych noblistek? Ile macie tych kobiet, które fenomenalne wynalazki. No, cały czas słyszę o tej Mary Kiri. No kurwa, no, ale od Mary Kiri minęło masę lat. No, może warto by coś, nie wiem, no może coś własnego teraz wymyślić no, no na litość boską no, no kurczę no nie wiem od śmierci Kiri jakieś lata 30, no trochę już czasu minęło ten 1930 któryś trochę czasu minęło może by warto coś, coś, coś zrobić tak bo mężczyźni w tym czasie to na wynalazków no to na też wojn i tak dalej ale myślenie, że jakby kobiety rządziły, to by wojen nie było, jest bardzo naiwne oczywiście, żeby były. Pracował ktoś z Was z kobietami? Wiecie, jak to wygląda tak w praktyce? Jakie są podjudzania cały czas, jakie kłótnie, ploteczki cały czas, napierdalanie jedna na drugą, koterie się własne tworzą. Tak się składa, że pracowałem w niejednym banku i firmie i, i zawsze było to samo. A już kobieta kierownik to już. To już po prostu były tak duże cierpienia. To już wszystko był stalking nawet. To już nawet nie był mobbing. To już był stalking w pracy. Naprawdę, to przerażające to było. Zresztą same kobiety mówią, że chętnie y, szef musi być mężczyzną, a nie kobietą. Bo kobiety dobrze wiedzą, jak to wygląda. Wyobraźcie sobie teraz świat zarządzany przez kobiety. Ja bym nie chciał w nim żyć. Szanowni Państwo, no tak to wygląda. Żyjemy w takiej rzeczywistości i no, stanęliśmy pod murem, tak? No, albo się nie rozmnażamy, nie wchodzimy w związki, ponieważ boimy się utraty majątku, boimy się tego, że kobieta pewna siebie, tego, że może uderzyć, ty nie możesz oddać, bo ona jest niby słabsza, tak? Eee, ona może ci zabrać majątek, ty nie możesz. Ona może powiedzieć, że ją zgwałciłeś, pójdziesz do więzienia, jak się okaże, że kłamała, to jej nic nie zrobią, a ty masz parę lat życiorysu i rozerwany tyłek. Więc, no, no, jest straszna sytuacja i albo możemy... Żyć jak jakiś jacyś mnisi. Natomiast ja nie chcę żyć jak mnich. Ja chcę żyć w społeczeństwie, chcę służyć społeczeństwu swoją wiedzą, swoim nauczaniem. Chcę pomagać społeczności, w której żyję. Chcę mieć dom, chcę normalnie żyć, chcę mieć psa, kota, może kobietę nawet. Do tego wezmę trio. <laughs> także także chcę normalnie żyć i. I w związku z tym zostaje nam tylko jedna droga, zostaje taka droga, żeby, żeby po prostu zmienić to prawo, żeby to wszystko po, pozmieniać. Kluczowym projektem, który chciałbym, żeby był, to jest absolutnie państwowe badania DNA po urodzeniu dziecka. I takie mechanizmy psychologiczne, które sprawią, że. W momencie, gdy się okaże, że to nie jest dziecko tego mężczyzny, jest jakaś taką zrobić specjalną procedurę prawną, że w ciągu jednego dnia cały rozwód, żadnego orzekania, znaczy z automatu jest orzekanie o winie kobiety i jeśli mężczyzna chce, bo jeśli chce, może się zająć tą kobietą i cudzym dzieckiem i kobietą, która go okłamała. Ale jeśli nie chce, jeśli ma, ma tego dosyć, to taka specjalna zrobić procedura prawna. Zostaje małżeństwo jednym aktem prawnym rozwiązane w ciągu jednego dnia, no strzela, może to być 2-3 dni, to jest nieistotne, żeby było bardzo szybko. I kiedy zostaje rozwiązane to małżeństwo, kiedy zostaje rozwiązane małżeństwo sądownie, kobieta ma na życzenie męża zwrócić koszty, które on poniósł, bo przygotowywał się do dziecka, mieszkanie odnowił, kupił wózek dla dziecka, ciuchów nakupowali jakieś ubezpieczenia to tamto no przecież to są koszty on został normalnie oszukany został oszukany jeśli ktoś kogoś oszukuje to idzie siedzieć oczywiście niech ta kobieta po porodzie nie idzie siedzieć bo musi się zająć dzieckiem ale jak najbardziej ma zwrócić pieniądze w tym momencie jeśli się wprowadzi takie prawo oczywiście wrzask będzie nieprawdopodobny straszny to ja nie wiem czy nie wiem czy jakby jakaś partia to chciała wprowadzić, ja nie wiem, czy by nie doszło do rozlewu krwi na ulicach. Naprawdę jestem przekonany, że mogłoby do czegoś takiego dojść. Dlaczego? Bo to wszystko jest ze sobą powiązane. Te rozwalanie rodziny, te prawa, kodeks ten rodziny z 60 roku to wszystko już nie przystaje do naszych czasów. To jest wszystko taki relik, który powoduje to są powiązane takie rzeczy, które mają rozwalać polskie rodziny. Wyprzedaż polskiego majątku za za, za grosze. Oddawanie państwu watykańskiemu, gdzieś tam słyszałem, że oni mają jakąś, no nie wiem, kilka procent ziemi w Polsce, czy coś obce państwo ma w naszym państwie. To jest, to jest coś, nie wiem czy to jest prawda. Być może jest to kłamstwo, ale no jest możliwe, bo dużo ludzi przepisuje obcemu państwu, tak, umierając chcą do nieba, więc zapisują zamiast dzieciom czy wnukom, zapisują mieszkanie czy dom klerowi. I to tak po prostu potem rząd daje ziemię za to, że Kościół pomaga w głosowaniach. Tak mówi Zambon: głosujcie na tych i na tych. Kto da więcej, ten ma więcej głosów. Kto da więcej ziemi, kto da więcej pieniędzy korporacji watykańskiej. Więc to jest część takich wielu planów, które traktują Polskę jak kolonię. My jesteśmy obozem koncentracyjnym. Trzeba sobie to powiedzieć. Moje pokolenie to jest pokolenie, które pracowało za ochłapy. W tym czasie rozkradano kraj. Gdyby tego nie było, Polska byłaby, nie wiem, na bardzo wysokim poziomie, moim zdaniem. Wbrew pozorom w jakiejś encyklopedii było podane la Rosa, czy gdzieś Polska miała gospodarkę na 15 miejscu, ale tu wychodzą fani Balcerowicza, mówią, że to było trzeba wszystko sprzedać, bo to było złe. A tu piszą, że 15 miejsce chyba jakoś tak było, muszę jeszcze dopytać. W naj, najbardziej poważanym, em, poważanej encyklopedii, gdzie sami naukowcy wpisywali. A tu ci ktoś wychodzi i mówi, to trzeba było zamykać, bo to nie działało. Wcześniej działało, ale teraz przestało. Miesiąc później zmienili system, nazwy, przestało działać. Trzeba za grosze sprzedać. Ludzie bez pracy, bez zasiłku, bez niczego. I zaczęło się zabieranie kredytu, nabieranie kredytów i powolne zdychanie tego kraju. Więc ja uważam, że to, co ja mówię o kobietach, jest częścią całej wielkiej taktyki, która ma na celu to, co jak Niemcy chcieli nas podbić, żebyśmy byli ich niewolnikami. Palono nami w piecach, mordowano kobiety, dzieci w... Palono w piecach, mordowano w komorach gazowych. Na kobietach przede wszystkim eksperymentowano, wycinano im narządy rodne, parzono promieniami ręgen na te narządy rodne. Obcinano na przykład nogę kobiecie, patrzono, jak się zrasta. To nie był taki, że to raz robili. To robiono wiele razy i to przez lata w obozach koncentracyjnych. I teraz robi się coś bardzo podobnego, tylko nie za pomocą wojny która jest bardzo kosztowna, tylko po prostu się bierze pajaców, masa fundacji niemieckich opłaca się własne media, Niemcy mają chyba 90 parę procent mediów jest niemieckich w Polsce, mają ktoś wkleił taką rozpiskę, praktycznie przejęli polski YouTube. No jak przejąć polski YouTube? Bo bardzo prosto, wystarczy mieć dużo pieniędzy, stworzyć, strzelam, bo ja nie wiem jak dokładnie ja do końca tego nie rozumiem, ale wkleję państwu, bo ktoś wkleił, jak to dokładnie wygląda. Masz pieniądze, robisz różne agencje, nie wiem, marketingowe, PR, public relations, i one zrzeszają znanych youtuberów. I te agencje komunikują się z YouTube, żeby tam konta nie banować i tak dalej, żeby reklamy były. I wspierają, mają pracowników i wspierają tych najbardziej znanych youtuberów. I teraz na przykład ktoś mówi, taki jak ja, o reparacjach wojennych od Niemiec. I teraz oni dostają z centrali sygnał. Ten kotoński mówił o reparacjach. Bardzo niebezpieczna rzecz. Państwo niemieckie nie wypłaci Polaczkom reparacji, wypłacili burzyną. Francji za pierwszą wojnę światową Polsce nie będziemy płacili, więc co się robi? YouTuberzy zatrudnieni w różnych spółkach, to jest tak, tu spółka, tam spółka, ale na samym szczycie stoi niemiecki pieniądz, niemieckie euro. I dostaje taki youtuber, przychodzi do niego, nie wiem czy to szef, czy jak tam się nazywa, bo to takie wszystko modne, nowoczesne. Przychodzi do niego jakiś gej szef i mówi: Słuchaj, weź nagraj o tym kotońskim głupoty jakieś gada i się nagrywa. I wtedy, gdy ja mówię o niemieckich, o tym jak Niemcy przejmują bez jednego wystrzału nasz kraj, to ludzie się ze mnie śmieją, bo ktoś wyjął coś z kontekstu, jakiś mój, jakiś, jakąś moją treść, i potem to się powtarza. Tak jak Goebbels mówi: Trzeba powtarzać, powtarzać kłamstwo. Kłamstwo tysiąc razy powtórzone staje się prawdą. I nagle w ten sposób ja się staję oszołomem w publicznie. Proste? No tak się robi, jak wy myślicie, że Niemcy, którzy przejęli 90 parę procent mediów w Polsce, że oni zostawili YouTube? Że YouTube jest wolny? Nie jest tak. YouTube nie jest wolny. YouTube jest przejęty, polski YouTube, w większości przez Niemców. Jak to się robi? Po prostu najbardziej znani YouTuberzy są. Kierowani przez niemieckie fundacje. To jest oczywiście robione w białych rękawiczkach. Tam nie ma żadnego niemieckiego słowa. Rozumiecie o co chodzi? To jest tak, jak się pierze pieniądze, to wszystko przez sieć spółek przychodzi. Nie mam pojęcia, jak to się robi, bo nie piorę pieniędzy, bo, bo mam ich za mało. Tak więc, szanowni państwo, tak się to robi. No ale ktoś powie, dobra, jest dużo niszowych youtuberów, ja jestem też niszowym youtuberem. Niszowi youtuberzy są, oni mówią prawdę. Tak. To jest prawda. Jest wielu YouTuberów, którzy życzą dobrze Polsce. I powiem państwu, że chociaż jest wielu ludzi, którzy mają inne jakieś zapatrywania ideologiczne, ale widać, że to są ludzie, którym zależy na tym kraju. Ale oni się nie liczą, bo większość, bo masa ludzka ich nie ogląda. No zobaczcie, ja mam przy filmach czasem tysiąc, czasem maksymalnie do pięciu tysięcy wyświetleń. Czyli kilka tysięcy w porywach osób ogląda moje materiały. A czasem jest tysiąc, dwa tysiące i tyle. No to co to jest dwa tysiące? to zobaczcie sobie, ile wejść mają topowi youtuberzy. Rozumiecie, jak już to działa? I oni przekazują informacje, które daje im firma, a ta firma dostaje informacje na przykład od jakiejś niemieckiej fundacji. Nie wiem, jak to jest powiązane. Nie skupiajmy się na tych głupotach, bo to już jest na pewno tak zrobione, żeby było dobrze. No ale się pojawił ktoś, kto prześledził te powiązania Niemców, na przykład ta w sztabie Hitlera gdzieś tam jest w tych powiązaniach. Z tymi agencjami, które tu wpływają na polski rynek, YouTube, no to jest cyrk. Wkleję Państwu. Ja do końca te, tych diagramów nie znam, nie znam się na tych rzeczach, ale no tak rozmawiałem z ludźmi, którzy się znają, że to jest, że to jest no niezły materiał. Nie? Warto by to było przekazać Maksowi Kolonko, Atorowi, może jeszcze innym ludziom, żeby ja się na tym po prostu nie znam. Musi być ktoś, kto. Kto, jest, kto w tych tematach ma dużo lepszą wiedzę żeby to rozgryźć, bo ja nie mam wiedzy żeby to po prostu zrozumieć jak to działa nigdy się tym nie zajmowałem więc szanowni państwo no tak to wszystko wygląda w tej naszej biednej Polsce i tak się załatwia ludzi i tak jak było, żeby cukrowni nie sprzedawać Gabriel Janowski mówił współpracownik z tego co potem Janowski mówił wsypał mu jakiś narkotyk do kawy czy do herbaty i potem zaczął skakać podskakiwać i tak się robi, tak się załatwia rzeczy Dlatego, dlatego zmiana w Polsce nie wiem w ogóle, czy jest realna i czy jest możliwa. Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Wszystko, rząd, fundacje, media, wszystko jest poobsiadane. Żeby coś się zmieniło, trzeba ludzi, ludziom powiedzieć, że żyją w obozie koncentracyjnym, ale tego nie powiesz, bo tysiąc, dwa tysiące ludzi mnie słucha. Gdy wychodzę gdzieś na zewnątrz, gdy na przykład... Na wirtualnej Polsce zrobili tam artykuł z jednym z moich pierwszych nagrań, tym w garniturze. No to, to Sławek z ekipą weszli i tam całymi dniami, walili o szczercze komentarze. Ktoś chce moją książkę poczytać, wchodzi na internet o szczercze komentarze Sławka z ekipą, i to jest tak właśnie robione, że ja no nie mogę się nigdzie dostać. Nie mogę się nigdzie dostać, nie mogę wyjść na szerokie wody. Jedyna możliwość, żeby Sławek po prostu tego nie niszczył. Zobaczcie, 12 lat, 12 lat trwa te piekło. Jedyna możliwość to jest to, że mamy własne serwisy. Oni to obchodzą w taki sposób, że Sławek z tymi hejterami zakładają konta na przykład na forum. Na początku robili to tak, że szybko jakieś bluzgi czy coś, no to ich usuwaliśmy. Potem poszli po rozum do głowy i zaczęły się takie akcje, że nabijali na kontach 300-400 postów, żeby już lubić się z innymi ludźmi no Byli członkami społeczności, i potem w kilku, jakaś jest awantura, gdzieś się wypowiem, i nagle zaczyna na mnie kilka osób naskakiwać. I ja mówię z jakiej racji? I mówię, dobra, jestem demokratyczny, nie będę banował, to jest forum, trzeba być dobrym. I potem jadą po mnie jak po burze Suce. Ja mówię tak, bo to już było wiele razy. Ja mówię, to ja tyle poświęciłem swojego życia, tyle nieszczęść w życiu, tyle biedy, tyle tych koszmarów, tyle tego wszystkiego. I przychodzi gościu, za moje pieniądze mi leży na moim własnym portalu. I bach, ban, I następny ban. A potem ci, którzy zostali, albo co są te same konta, e, robi dramat. Zakłada jakiś, nie wiem, wątek, że dlaczego Marek ludzi wyrzuca. Terror, horror. No i potem trzeba go wyrzucić, potem się inni denerwują. I oni właśnie w ten sposób robią, sprawiają wrażenie, że... Że na forum jest jakiś terror i tak dalej. Na no, samiec web to też jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy tak się zacznie dziać. Zresztą już wklejali e, artykuły tego kanistra. Przypominam Państwu, że kanister jest ścigany karnie przez prokuraturę. E, zostało uznane to za przestępstwo, co było pisane. I kanister jest osobą, która pisze i zakłada, założyła konto na wykopie, czy 7 lat już, nie, 5 lat chyba konto miał, czy 6 już. Jest to osoba, która pisała te posty z Politechniki Częstochowskiej. Ja osobiście znam tylko jedną osobę z Politechniki Częstochowskiej. Tą osobą jest Sławek. Nie znam innej osoby, która by mnie tak nienawidziła. A na wykopie ta osoba zrobiła mi piekło. Sami możecie sprawdzić: Nich Sławka to jest kanister, kanister, a Nick mój to jest samiec. No, także tak, to możecie zobaczyć sobie przedsmak tego, co jest. Także ja nie mogę się nigdzie jakby wydostać. Sławek też się nie może wydostać, bo Sławek jakąś ofensywę zrobił razem z kolegą. Nagrywają, jakieś tam swoje nagrywają rzeczy, no ale no, no lipa trochę wyszła, tak. Oni chcą wyjść gdzieś na zewnątrz. Nikt ich nie hejtuje, nikim przywdy nie robi, no ale nie mogą, bo no po prostu. Gościu, który wyśmiewał mnie, wyszydzał, że nie umie mówić i pisać. No po prostu sam nie umie mówić. Mimo że podobno całe życie mówi i przekonuje. I sam sobie pisał komentarze często, że jest niesamowitym wykładowcą, jak to jego studenci zachuśnięci wiedzą, którą on przekazywał. A tymczasem jak się go ogląda, to widać takiego mściwego wsiura, zakłamanego. Który, jak widzi, że ktoś ma lepiej, to, to mu się po prostu zalewa go krew. No jego wystrzelone oczywiście w kosmos. Każdy z tych hejterów jego wystrzelone w kosmos. No i tak to jest, no. No i co zrobicie? Nic nie zrobicie. No nic, szanowni państwo, to jest tyle, no. Nic się nie zmieni. Żeby się zmieniło, ludzie muszą mieć wiedzę, że jest źle. A ludzie mają wiedzę, bo jest źle, bo mówią, albo szatan, albo PiS, albo Platforma, albo to. A to jest cały jeden system, cała struktura, która ma nas gnoić. Tyle. Żeby przekazać ludziom prawdę, trzeba mieć media. Dlatego Państwu powtarzam. Proszę Was, zakładajcie konta na samiec web. Stańmy się tym portalem potężni. Miejmy tam wiele tysięcy ludzi. Chciałbym, żeby byli tam ludzie także nie z naszej społeczności, tylko także z zewnątrz. To jest portal newsowy. Tam można wklejać wszystko to samo, co na przykład na Wykopie. Nie ma problemu. Chcę, żeby ten portal stał się potężny, ponieważ będziemy mieli jakiś wpływ na rzeczywistość. Bo forum to jest za mało. Samic News, gazeta nasza. Zapraszam trochę fajnych artykułów. Wiadomo, że ta gazeta jest, ona jest przeznaczona przez lata, żeby tam ludzie swoje artykuły umieszczali, więc to na razie tam jest tylko nie wiem kilkanaście artykułów. Można poczytać, są bardzo fajne niektóre. Zresztą wszystkie są fajne, Fajnego bym nie dopuści... niefajnego bym nie dopuścił. Tak więc jedyne co możemy w tej sytuacji zrobić, jedyna realna rzecz, to jest rozwijać Samic Web. Żebyśmy mieli jakiś wpływ na rzeczywistość. Wpływ na rzeczywistość. Musimy stać się, jesteśmy taką maleńką czarną dziurą. Ale im ta czarna dziura będzie masywniejsza, tym bardziej będzie wsysała uwagę ludzi. Samiec łeb musi urosnąć. Ja jeszcze mam w planach, tylko po prostu już na tobie nie stać. Mimo, że sprzedałem motocykl. Oszczędzam. To chcę zrobić portal. Na ten pomysł jeszcze w Polsce nikt nie wpadł. Ja wpadłem i to przyznam się Państwu, że byłem wtedy pod wpływem alkoholu. Ale jak zapytacie pod jak mocnym wpływem, to nie odpowiem, bo to jest pytanie tendencyjne. Więc powiem Państwu, że to będzie projekt nieskierowany do naszej społeczności. Bardziej bym wolał, żeby to było na zewnątrz skierowane do ludzi. Ale jak ktoś z Was będzie chciał skorzystać, nie widzę w tym żadnego problemu. I powiem Państwu, że to jest portal, który no. Kilka portali w jednym, który będzie tylko i wyłącznie nastawiony na zarabianie pieniędzy. I jak uda się, jak to wystartuje i uda się zarobić dobry hajs, a może się nie udać, to może upaść. I, i powiem Państwu, że jest duża szansa na upadek, ale muszę zainwestować. Będzie jakiś. Na początek potrzebuję 30 tysięcy. Docelowo 50 000 będzie wszystko kosztowało. Tak, tak mniej więcej myślimy. Około 50, może 60 tysięcy. Jak będzie szło, no to wiadomo, reklamy i tak dalej, ale to już później. Więc jeśli będę miał dużo pieniędzy, to wtedy zrobię samiec, samiec weba, zrobię potęgę w Polsce i będziemy mieli jakiś wpływ. Potem trzeba będzie zacząć myśleć o kolejnych gazetach internetowych i tylko w tym kierunku musimy iść. Media, media i jeszcze raz media. W tym kierunku musimy się rozwijać. Jeśli nie pomożecie, jeśli jesteście tylko biernymi słuchaczami, że ktoś za was coś zrobi to nikt za was nic nie zrobi. Wszyscy musimy dołożyć jakąś cegiełkę. Ten, kto ma pieniądze, daje mi pieniądze, owszem, wydaje je na schodycze, wydam te pieniądze też, żeby sobie pojechać na, na wakacje, chociaż mam te pieniądze. Chodzi mi po głowie od, od dawna, żeby sobie kupić zestaw do VR. Po prostu chcę jakiś mieć oderwanie od tego. Ale no szkoda mi. Właśnie, jakby, jakby państwo pomyśleli, są dwie opcje. Albo sobie kupić Samsunga, bo już mi się ten iPhone, ten mały ekranik, już mnie trochę frustruje. Albo sobie kupić Samsunga S7 albo 8? I są fantastyczne okulary do tego. Wiem, bo widziałem, patrzyłem przez te okulary fenomenalna rzecz. Albo, albo kupić PlayStation no vr albo poczekać i kupić Oculusa, bo mam przecież i 7 najlepszą, najmocniejszą. Jak widzę nowe karty graficzne, teraz mam GTX 970, też pociągnie w jakichś małych detalach, więc może okulusa kupić, tak, do, do komputera a może się okaże, że to nie będzie mi podobało się, tak mi podobało się, no chcę się rozerwać tak, ci co nie mają pieniędzy nie, ci, ci co nie wpłacają na to wszystko e... niech założą konto na samiec web niech wpisują komentarze niech to po prostu żyje ten portal i dopiero wtedy będziemy mogli wejść jakoś w tę rzeczywistość i ludzi uświadamiać, co się tu w ogóle dzieje. Ale to są Wasze cegiełki. Musicie też coś zrobić. Czy to jest dużo założenia przez chwilę konta? Podoba Wam się coś w internecie? Kopiujecie link, bach, bach, pół minutki, jest news wklejony. Jakiś komentarz jakiemuś innemu dajcie, userowi, tak? użytkownikowi samiec web. Tu sobie coś skomentujcie. Bach, 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 ani się nie obejrzymy, ten portal będzie bardzo duży. I wtedy dopiero będziemy mogli coś, małego coś na małą skalę zmienić. Bo teraz nic nie możemy. Jesteśmy kolejnymi takimi, jak to nas nazywają, szełomami w internecie. No i co zrobisz? Ale jak będziemy mieli portal liczący się, potężny. O, o, to już będzie, to już sobie nie będzie można mordy wycierać nami, tak jak ten Golblam, czy jaką się tam nazywa z kanału szyderczy hałas, ten co płakał, że mu wyłączyli demonetyzację, bo ojej, trzy dni nie dostawał hajsu, czy jakoś tak pisał, że jesteśmy forum frustratów seksualnych. Naprawdę? My nie jesteśmy frustratami seksualnymi. My jesteśmy ludźmi, którzy dostrzegli, że związki w tym systemie prawnym są dla nas bardzo niebezpieczne. Jeśli ktoś nie ma tej wiedzy. To nie ma, jest po prostu bez tej wiedzy. My mamy tę wiedzę i kierując się tą wiedzą, patrzymy na życie przez pryzmat tej wiedzy. Nie jesteśmy frustratami seksualnymi. Na forum jest wielu ludzi, którzy prowadzą aktywne życie towarzyskie bardzo aktywne nadaktywne nawet. Ale wiadomo, no to chodzi o to, żeby nas obrazić, żeby nam napluć w twarz. Gdybyśmy mieli znany portal, to już by tak łatwo nie było. Owszem, znaleźliby się inni gracze. Którzy by na nas pluli, ale, ale już nie takie, nie takie coś. No. no właśnie, tak to wygląda, szanowni Państwo. A nie ma się co przejmować. Trzeba robić swoje, iść do przodu i pracować. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia. Cześć.